Zapraszam do eksploracji Republik Bałtyckich! Witam serdecznie, moi drodzy, w czwartym odcinku, gdzie właśnie tym mostem udamy się na osiedle Karosta, które znajduje się tam po drugiej stronie kanału. Cóż to właściwie jest Karosta? No właśnie jest to dzielnica Lipawy, która od podstaw była wzniesiona jako port wojenny pod koniec XIX wieku, gdzie w latach 1944-1994 była to baza Bałtyckiej Floty ZSRR. Sama Karosta zajmuje 1/3 powierzchnią Lipawy, ale wcześniej było to właściwie całkowicie odrębne miasto. Budowa portu wojennego i twierdzy na północ od ówczesnej Lipawy rozpoczęła się w 1890 roku na mocy rozkazu cara Aleksandra III. Jego syn i następca, Mikołaj II, nadał portowi imię ojca. Główne prace przy budowie portu, miasteczka oraz nadbrzeżnych twierdzy działy się w latach 1893-1896. Karosta znajduje się właśnie po drugiej stronie, moi drodzy, i po prostu przez długie lata było to autonomiczne miasteczko tylko i wyłącznie dla wojskowych. Port Aleksandra III został oddzielony od miasta specjalnie przekopanym kanałem i był całkowicie od niego niezależny. Posiadał własną elektrownię, kanalizację, na jego terenie znajdowały się obok budynków wojskowych i mieszkalnych także własne szkoły. W obrębie miasteczka wojskowego znalazło się również więzienie. Moi drodzy, kanał był wykopywany w latach 1894-1901 i ma on długość 3,5 km, szerokości około 250 metrów i głębokości 9 metrów. Imperium Rosyjskie w tym kanale miało swoją pierwszą bazę łodzi podwodnych i właśnie we wschodniej części kanału Karosta znajdowało się 30 podwodnych łodzi. Kochani, jest to tak zwany most zwodzony, czyli kiedy przepływają jakieś większe statki, ten most po prostu się otwiera. Specjalnie jest pomalowany na jasno zielono, nie wiem czy to będzie widać na tym nagraniu akurat, aby był widoczny z daleka. W czasie swojego trwania most już był kilkukrotnie uszkodzony, na przykład w 1926 roku norweski tankowiec Narte w jakiś sposób zahaczyło most, a następnie w 2006 roku gruziński tankowiec uszkodził most podczas wychodzenia z portu. I to, moi drodzy, było bardzo niedobre dla Karosty. A dlaczego? Ponieważ jest to dzielnica, która podupadała. Teraz jest trochę lepiej, ale wciąż no, jakość życia jest tam nieco inna niż w pozostałej części Lipawy. I w 2006 roku, mniej więcej w tych latach, różne towarzystwa artystyczne chciały odbudować Karostę, to znaczy zrobić z niej... Ona ma troszeczkę taki klimat artystyczny, sami zobaczycie, że jest to nieco inne osiedle od wszystkich. Natomiast różni artyści zaczęli tam wykupywać domy, aby robić swoje wystawy. Był pomysł na jakąś tam wielką kawiarnię czy dyskotekę i tak dalej, aby pchnąć w życie w to upadłe osiedle. Niestety, uszkodzenie tego mostu, no teraz to nie widać, bardzo ograniczyło dojazd ludzi do Karosty. Dlaczego? Oczywiście most nie jest jedynym łącznikiem z Lipawą. Można na Karostę dostać się również inną drogą, ale jest to naprawdę, naprawdę dookoła. Uwierzcie mi, że jest to daleko. Ja jak przyjeżdżam na Karostę i kiedy most jest zamknięty, bo no właśnie, bo na przykład ma płynąć jakiś tankowiec, no to jadę dookoła, bo nie chce mi się minimum pół godziny stać tutaj na drodze i czekać, kiedy most znowu będzie zamknięty, abym mógł przyjechać. Ale dla większości ludzi
to oznaczało no brak zainteresowania tą częścią miasta tak naprawdę. Więc Karosta nie rozwinęła się tak, jak było to planowane. Właśnie przez zepsucie mostu. Dobra, ruszamy dalej, jedziemy przez most wprost do Karosty. No i moi drodzy, znowu zapomniałem się przedstawić. Z tej strony Czarny Piotruś. Kochani, w okresie międzywojennym Karosta była bazą niepodległej marynarki wojennej, niepodległej Łotwy. I też z tego okresu upowszechniła się łotewska nazwa Karosta, co po prostu oznacza port wojenny. Dobra, wjeżdżamy na most. I witamy na Karoście. Bardzo lubię tutaj być. Kochani, myślę, że warto wspomnieć, że po wcieleniu Łotwy do ZSRR Karosta stała się bazą floty bałtyckiej ZSRR i była niedostępna dla mieszkańców Lipawy, a samą Karostę zamieszkiwało 20 tysięcy ludzi, czyli byli to głównie po prostu, w zasadzie byli to wojskowi i ich rodziny. Karosta była przecież zupełnie niezależna, były tutaj szkoły, sklepy, taka zamknięta, takie miasto w mieście, o! Kochani, na samej Karoście znajduje się dużo takich obskurnych bloków, co tu dużo mówić, nieodnowionych. Powoli się za to biorą, jak na przykład tutaj, ale większość wciąż jest w takim stanie, a duża część jest po prostu nawet opuszczona. Ale teraz popatrzcie, co tu się dzieje. Mijamy ten obskurny blok i zobaczcie, co się nam tutaj wyłania. Ta-da, ta-da. Sobór Morski Świętego Mikołaja. Zobaczcie, jak się prezentuje ta budowla, nie? Ale całego smaczku dodaje, że ona jest w takim otoczeniu. Zwykłe osiedle, a nawet bym powiedział, że bidne osiedle. A tutaj taki pałac. Tutaj widać nieco lepiej. Moi drodzy, budowa cerkwi rozpoczęła się w czerwcu 1900 roku. A w poświęceniu gotowego już budynku brał udział oczywiście car Mikołaj II wraz z rodziną. No i tak naprawdę on był głównym fundatorem cerkwi. W czasie I wojny światowej sobór stracił część dekoracji wnętrza, gdyż niektóre ikony zostały wywiezione do innych cerkwi prawosławnych. W czasie II wojny światowej cerkiew przejęły wojska niemieckie, a z dzwonnicy zdjęły wszystkie dzwony. Po przyłączeniu Łotwy do ZSRR obiekt został pozbawiony dalszej części ozdób i zamieniony na klub dla marynarzy z miejscowej bazy floty bałtyckiej. Wchodzę od głównej bramy. A naprawdę, jeśli chodzi o mnie, to budowa kościołów, no to styl prawosławny rządzi. Wiecie, chodzi mi tylko czysto od strony technicznej, o wygląd. No i się wracam. Nie mogę robić zdjęć w środku ani nic nagrywać, jest zakazane, jest kamera, więc nie będę odwalał nic. Tak kończąc temat, czy to ma coś wspólnego z Panem Bogiem, no to... Choć jestem chrześcijaninem, ale wydaje mi się, że nie chodzi wcale tutaj o okazałe budowle. Owszem, możemy je podziwiać jako dzieło człowieka, ale... Czy to ma coś wspólnego z Panem Bogiem, no to... Kochani, przejdziemy się też troszeczkę tak pomiędzy blokami, żebyście mniej więcej, może przynajmniej w jakimś stopniu poczuli, jaki tu klimat. O, tu ocieplają. Ale naprawdę, dużo bloków wygląda wciąż w ten sposób. A tam mamy opuszczony budynek.
ale oni go chyba remontują. To jest nieskończony po prostu budynek. I oni być może po parunastu latach, nie wiem co w sumie myśleć. No bo niedokończony, dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że są... Zobaczcie, nie zrobili, nie ma barierek balkonowych, nie? A nowe budownictwo to nie jest, no bo widać. Więc na moje kaprawe oko podejrzewam, że po prostu jest to nieskończony budynek z lat świetności Karosty, jak jeszcze to było wojskowe osiedle. Z jakiegoś powodu niedokończony, albo budowany już pod koniec panowania tutaj ZSRR i z jakiegoś powodu po prostu nie został ukończony, znaczy z tego powodu nie został ukończony. No i teraz po 30 latach być może biorą się za to. No kurde, no okna wstawione nowe. Ale ciekawe kiedy? To też dobre pytanie. No myślcie co chcecie, ale mi się tu podoba, nie? Taki łotewski Brooklyn. Nie, kochani, to już nie to samo co kiedyś. Kiedy wojska radzieckie opuściły w ogóle to miejsce w roku 1994, Karosta w ogóle podupadła. Została porządnie rozkradziona. Wszystkie, bardzo duża część budynków została po prostu rozkradziona. Ja oglądałem film na temat Karosty. Kochani, na czym polegało te owe rozkradanie? No otóż, kiedy wojska radzieckie już się stąd usunęły w tym 94, późno, nie? To te chałupy zostały puste. Nie wiem, czy wszystkie. Przecież duża część ludności stąd, tych wojskowych, wróciła do Rosji i te mieszkania zostały puste. Więc sprawa wyglądała tak, że jak sobie ktoś remontował mieszkanie w Lipawie i potrzebny był mu zlew, czy kibel, czy szafka, to sobie jechał na Karostę, wbijał się na te mieszkania i sobie to brał. I te mieszkania zostały doszczętnie rozkradzione. A więc ta dzielnica po prostu no w tej drugiej połowie lat 90. mocno podupadła. Był tu najwyższy wskaźnik przestępczości, jak również alkoholizmu. Nie wiem, kochani, jak wam, ale mi osobiście bardzo podoba się ten specyficzny klimat tutaj na tym osiedlu. Mówiłem, że w krajach bałtyckich wciąż czasami czuć ten taki sowietyzm na tym, a w tym miejscu czuć go no, jeszcze bardziej. Zresztą do tej pory Karostę zamieszkują w większości Rosjanie. Moi drodzy, jestem już na nowym miejscu, ale to już zostawiam na kolejny filmik, na drugą część. Mam nadzieję, że ta część wam się podobała. Nie chcę po prostu, żeby te filmiki trwały zbyt długo. Moją intencją było, żeby to było maksymalnie 15 minut, a jakoś ciężko to wychodzi. Kochani, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Karoście, jak wam się podoba. No i co, do następnego. Pozdrawiam serdecznie.